Wiadomo, kto by nie chciał mieć nowiutkiego Lamborghini Aventadora albo pachnącego nowością Bugatti Veyrona za 8 milionów złotych. Są jednak ludzie, których kręcą stare samochody. Samochody, za które skłonni są oddać cały swój majątek. W tym zestawieniu przedstawię Wam 10 najstarszych samochodów świata, które do dziś zachowały się w nienagannym stanie. Miejsce 10. Duesenberg Model SJ. Auto z 1935 roku otwiera to zestawienie i jest zarazem najmłodszym samochodem tej listy. Był w posiadaniu pewnego generała i bardzo zamożnego arystokraty. Został sprzedany za ponad 20 milionów złotych w przeliczeniu na polską walutę, uwzględniając prowizję z aukcji, bo właśnie to auto trafiło pod licytację. Licytacja odbyła się na wyspie Amelia w 2013 roku. Auto posiada oryginalny silnik i jest w 100% na chodzie. W XX wieku auto było wzorem kunsztu i luksusu. Niewielu było stać na taki samochód. Warto dodać jako ciekawostkę to, że auto na drugim biegu rozwija prędkość 170 km na godzinę. Dajcie znać, czy wasze auta tak potrafią. Maksymalna prędkość tego samochodu to 230 km na godzinę. Miejsce 9. Renault 6CV. Auto to jest jednym z najstarszych samochodów świata. Jego rok produkcji to lata 20. XX wieku. Prędkość tego modelu nie jest aż tak zdumiewająca jak jego poprzednika, rozwija maksymalnie 80 km na godzinę, ale nie jest to aż tak ważne przy takim klasyku. Historia tego modelu jest wspaniała. Jest to pierwszy samochód, który odbył samotną podróż przez Saharę. W tym momencie wyświetla Wam się zdjęcie samochodu, który został opchnięty na aukcji, a nad jego remontem inżynierowie spędzili aż 30 lat. Jak możecie się domyślać, blacharka wymagała sporu poprawek, nie inaczej było z silnikiem, ale dzięki temu auto może nadal przezwyciężać drogi bez problemu, nabijając na licznik kolejne setki kilometrów. Miejsce 8. Chrysler model B70. Ten konkretnie wyświetlany samochód został kupiony i odrestaurowany w 1998 roku, a jego rok produkcji przypada na rok 1924. W styczniu 2015 roku samochód został sprzedany ponownie za zaledwie 130 tysięcy złotych. Licznik tego samochodu w momencie sprzedaży pokazywał mniej niż 60 tysięcy kilometrów, co jest rzeczywiście oryginalnym odzwierciedleniem przebiegu tego pojazdu. A dzisiaj? Niektórzy 5 razy cofają licznik, żeby osiągnąć taki przebieg na samochodzie z 2010 roku. Samochód został odrestaurowany w taki sposób, że 70% części jest w nim oryginalnych, co jest bardzo dobrym wynikiem. Miejsce 7. Ford Model T. To auto na pewno jest Wam znane. Jest to istna ikona amerykańskiej motoryzacji. Jego rok produkcji to 1920 rok. Mieszkaniec Michigan jest właścicielem tego niezniszczonego egzemplarza. Auto oczywiście jest w 100% zdatne do jazdy. Za kilka miesięcy będzie można go zobaczyć na drodze, ponieważ Ford organizuje w 2020 roku imprezę z okazji setnej rocznicy istnienia marki. Niektóre modele kosztują tylko 40 tysięcy złotych, co jest zaskakująco niską wartością, chociaż zdarzają się osoby, które dają za to auto ponad 1 000 000 złotych. Taka sytuacja miała w sumie niedawno miejsce. Prędkość maksymalna tego auta to 55 km na godzinę. Wyprodukowano łącznie około 15 milionów egzemplarzy modelu T. Miejsce 6. Rolls-Royce. Jest to najstarszy samochód tej marki na świecie. Jego rok produkcji to 1904 rok. Samochód został ostatnio kupiony za 12 milionów złotych, co w oczach entuzjastów marki było ceną bardzo atrakcyjną. Jest to dwumiejscowy pojazd z otwartym dachem. Samochód ma 10 koni mechanicznych, ale nie został on stworzony po to, by bić rekordy szosy. Kierownica auta, które zostało sprzedane za 12 milionów złotych, jest w stanie nienaruszonym. Przetrwała ona ponad 115 lat, co może być czymś, w co bardzo trudno uwierzyć. W 1950 roku pewien entuzjasta marki kupił ten samochód po to, by móc uczestniczyć w wyścigu weteranów. Mowa tutaj oczywiście o leciwych maszynach, których rok produkcji musiał być niższy niż 1905 rok. Prezentowany egzemplarz ukończył ten wyścig na 20 pozycji. Miejsce 5. Benz Dockart. Ten pojazd jest własnością pewnego pana pochodzącego z Anglii. Jest to pełnoprawny samochód przystosowany do poruszania się po drogach publicznych. Wyprodukowany w 1898 roku. Jego jednocylindrowy silnik napędza samochód przez dwa biegi, a także dwa duże niezależne hamulce ręczne, które sprawiają, że samochód bardzo szybko się zatrzymuje. Dwa zbiorniki benzynowe były w stanie pomieścić tyle paliwa, ile potrzebne jest do przejechania 160 km, co stanowi sporą wartość jak na samochód z tamtej epoki. Produkcja jednego samochodu trwała tydzień czasu. Oryginalnie samochód sprzedawano za 1000 zł, ale nie ma sensu porównywać pieniędzy z dzisiejszych czasów do czasów sprzed 1900 roku. Miejsce 4. Daimler Wagonette. Ten przepiękny samochód przypominający trochę lokomotywę został stworzony w 1897 roku. Niedawno został kupiony za 1,5 miliona złotych.
Jeżeli ktoś mieszka w Londynie, być może widział go w jednym z tamtejszych muzeów. Możecie dać znać w komentarzach. Pojazd ma 8 miejsc siedzących, posiada dwucylindrowy silnik o łącznej mocy 4 koni mechanicznych. Przełożenie jest tutaj oddawane dzięki czterobiegowej przesuwnej skrzyni biegów. Ciekawa sytuacja miała miejsce przeszło 90 lat temu. Mianowicie pierwszy właściciel pojazdu sprzedał go swojemu przyjacielowi, po to by po niespełna 2 latach odkupić go od niego ze względu na sentyment. Oczywiście sporo na tym stracił, dokładnie 3 razy tyle pieniędzy, ale czegóż się nie robi dla swojej miłości. Miejsce trzecie, Panhard Edelweiss. Na podium zasiada pojazd z 1895 roku. Jest to prawdziwy dziadziunio. Nie ma on określonego właściciela. Został on sprzedany na aukcji anonimowemu biznesmenowi i do dziś nie jest wiadome, kto jest jego właścicielem. W pierwszym z 2 pojazdów, jakie zostały stworzone, silnik został umiejscowiony z tyłu. W 1895 roku po raz pierwszy zastosowano układ kierowniczy, a to klasyczne cudo przekształciło się w pierwszy w pełni kierowalny pojazd świata. Auto ma 4 konie mechaniczne, a jego silnik nadal działa, co jest prawdziwym motoryzacyjnym cudem. Jego prędkość maksymalna to 37 km na godzinę. Firma, która wyprodukowała ten pojazd, była pierwszą firmą, która wprowadziła silniki spalinowe. Pierwszy egzemplarz trafił na drogę w 1895, a jego twórca zmarł 3 lata później w wypadku samochodowego. Miejsce drugie, Benz Motorwagon. Ten pojazd z jednocylindrowym silnikiem wyruszył po raz pierwszy w trasę w 1879 roku. Po wielkim sukcesie Benz postanowił przeznaczyć resztę swojego życia na opracowanie pierwszego silnika benzynowego. W 1885 roku ukończono większość pojazdu, który był zwarty w jednej maszynie razem z silnikiem. Auto składa się z 2 dużych tylnych kół, 2 miejsc dla kierowcy i dla pasażera oraz jedno smukłe koło służące do nawigowania pojazdem. Dziś jego drewniana rama i w pełni skórzane fotele zostały odrestaurowane. Moc tego starożytnego cudu wynosi 0,75 konia mechanicznego. Miejsce pierwsze, Steam Carriage. Ten pojazd nadal działa. W tym momencie znajduje się w Muzeum Pojazdów w Anglii. Jest on jednym z najstarszych aut świata, stworzony przez Neville'a i Jacksona. Ten piękny dwucylindrowy pojazd jest w stanie przewieźć 7 pasażerów. W 2000 roku ta przepiękna maszyna uczestniczyła w wyścigu Veteran Car Race. Wyścig ten odbył się na dystansie 90 km. Podczas tego wyścigu kareta wykorzystała 230 kg węgla, a także 750 litrów wody. Ważący 2 tony samochód porusza się na 3 drewnianych kołach i parowóz ten jest, jak wspomniałem, jednym z najstarszych osiągnięć techniki motoryzacyjnej, który jest nadal aktywny. Dajcie znać w komentarzach, czy ten odcinek przypadł Wam do gustu i czy zrobić podobne zestawienie jako kontynuację. Wbijcie jeszcze na mojego Instagrama, tam dodaję spoko zdjęcia, w tym fotki związane z motoryzacją, więc myślę, że warto.